Baton.pl, producent i dystrybutor żywności ekologicznej. Grupa Antrans. Coś więcej niż transport. Syntagen Laboratories. Najlepsze BPC 157, które chroni mnie przed kontuzjami. Invette Holding Group. Agencja marketingu internetowego, która wspiera mnie w biznesie. Siemanko, siemanko. Dawno nie mieliśmy okazji nagrać jakiegoś odcinka vlogowego, a ja muszę powiedzieć, że te odcinki bardzo lubię. Po waszym feedbacku również wiem, że lubicie tego typu wyprawy, więc od razu z automatu tłumaczę, gdzie dzisiaj jedziemy. Jedziemy tak naprawdę w odwiedziny do mojego, nie chcę nazywać właśnie partnera biznesowego, choć w pewien sposób na pewno taki to jest. Jest to odzieżowiec, firma Charakterni. Dlaczego nie powiedziałem, że jest to jakaś wyprawa biznesowa? Bo jest to wyprawa przede wszystkim koleżeńska. My mamy zajebiste relacje, bardzo dobre relacje, które właśnie sobie w ten sposób też pielęgnujemy, odwiedzając się nawzajem. Chłopaki mnie zaprosili, mają przygotowaną pewną kolekcję ciuszków. Nieprzypadkowo również ja obrałem taki już tutaj, powiedzmy, prototyp, że tak powiem, koszulki Sarara Team, na której wytatuowany jest mój, na której wyhaftowany jest mój tatuaż z klatki piersiowej. Nie siła, lecz charakter daje nam przewagę. Są również przygotowane ciuszki, jaką chłopaki mi zafundowali na ostatnią walkę. Ta kolekcja mi się bardzo, bardzo podobała. Była świetna kolorystyka, czarno-złota. No i co? No jedziemy chłopaków przede wszystkim odwiedzić, żeby te relacje sobie, tak jak powiedziałem wcześniej, cały czas na dobrych, na wysokim poziomie utrzymywać. Ja już gdzieś tam w niedalekiej przeszłości dostawałem kilka innych propozycji od innych firm odzieżowych, żeby się przesiąść na nieco inny wózek, ale jak widzicie, tego nie zrobiłem. Cały czas nadal jestem wśród chłopaków i wynika to z kilku pewnie powodów. Jeden z nich to jest też taki, że jak mamy być charakterni, to zachowujmy się przede wszystkim charakternie, żeby to nie był tylko napis na koszulce czy bluzie. I mało tego, ja jako gość, który przyjął dużo ciosów na głowę, wielokrotnie gdzieś tam walę gafy pamięciowe, wiele rzeczy zapominam, ale zapominam pierdół. Ale staram się mieć dobrą pamięć w stosunku do osób, które do mnie wyciągały dłoń w momencie, kiedy nie było tak dobrze, jak jest teraz, kiedy sytuacja była nieco inna. I mówię to do tego, że ta nasza współpraca już trwa od naprawdę dobrych kilku lat i ona się cały czas dobrze układa. Więc co? Więc w ramach takiej naprawdę dużej lojalności chcę z chłopakami zostać jak najdłużej. Dobrze, dobra jest ta współpraca. W ogóle chłopaki sami również gdzieś tam bardzo mocno pracują nad tym, żeby swoją markę rozwijać, żeby jakość ciuchów była coraz lepsza, żeby kolekcje były coraz fajniejsze, graficznie, jakościowo. No co, cieszę się, że naprawdę mam okazję w bardzo pozytywny, nienaciągany sposób wypowiadać się o osobach, które idą za mną ramię w ramię w jednym szeregu. No i tyle, no i w każdym razie jedziemy na luźne spotkanie, na bardzo luźne spotkanie. W tej chwili jesteśmy jeszcze w drodze po mojego koleżkę, drugiego trenera, jakim jest Divi, którego na pewno niejednokrotnie widzieliście w moim narożniku, u mojego boku. Ale trzęsie, co? No. Robią obwodnicę Krakowa, ale powiedzmy tak, no mocno zaciskam zęby. Mocno zaciskamy amortyzatory, żeby się nie rozleciały, ale tylko po to, żeby tak naprawdę na przyszłość gdzieś tam jeździło się tylko przyjemniej. A ja jako taki globetrotter naprawdę muszę powiedzieć, że tak, mocno trzymam kciuki, żeby kurwa Polska była pocięta autostradami wzdłuż wszerz, żeby się w końcu jeździło normalnie. Dobra, za chwileczkę podbijamy do Liviego, za chwileczkę widzimy się u chłopaków. No, zapraszam na kolejną część. I jeszcze nie dojechaliśmy, a już wzięło mnie natchnienie na kolejną nagrywkę, na dopowiedzenie kolejnych tutaj paru słów. Content, w jakim prowadzę swój kanał, staram się, żeby był naprawdę różnoraki, żeby był wszechstronny. Oczywiście nadal ma się zamykać wokół sportu, wokół mojej osoby, wokół pewnych historii, ale żeby to wszystko nie stało się w pewnym momencie monotonne, nudne, żeby to nie zaczęło mnie męczyć, bo jeśli zacznie mnie to męczyć, to faktycznie robienie czegoś na siłę przestanie być fajne, a wtedy wolałbym z tego zrezygnować niż robić coś na siłę. Mówię to do tego, że sam naprawdę staram się mieć szeroko otwarty umysł na to, co mógłbym wprowadzić, co mogłoby być ciekawe dla mnie, dla was. Znowu trzęsie. Chwilę wytrzymajcie wszyscy, proszę. Mówiłem, że te polskie drogi są do naprawy. Jeszcze są. Jest lepiej, jest dobrze, ale to jest moje kolejne powiedzenie, że dobre jest przeciwieństwem doskonałego. Czekam, aż będzie doskonale. Jako maksymalista również lubię wszystko na wysokim standardzie. I wracając do tego, co chcę powiedzieć. Idę dzisiaj na stand-up. Zajebiście to lubię. Nie byłem wielokrotnie,
ale dzisiaj jest kolejny mój wypad. Wieczorkiem jesteśmy umówieni z moją żoną, ze znajomymi, że idziemy na taki właśnie stand-up. I do czego to mówię? Że mój sposób wypowiedzi chyba jest dość charyzmatyczny, komiczny. I tutaj chciałem znaleźć taki wspólny mianownik do tego, co mnie często blokuje. A znalazłem chyba w tym wszystkim naprawdę fajne wyjście. Dobrze wiecie, często dostaję mnóstwo wiadomości, Tomek, kiedy jakaś kolejna historia z bramki, z tego czy z owego. Ja z racji, że powiedziałem sobie, że nie będziemy się okłamywać, że zagramy sobie w otwarte karty, że będziemy sobie przekazywać prawdę, to powiedziałem, że nie będę opowiadał bajek. Ale mogę troszeczkę iść w taki deseń, że tak jak jest stand-up, to jest najczęściej jakaś pewnie prawdziwa historia albo jakieś natchnienie, jakiś akcent, który się w życiu wydarzył, który zostaje opowiedziany w sposób komiczny. I pomyślałem sobie, że naprawdę to będzie dobre wyjście, że ja wtedy mogę delikatnie ubarwić historię, wtedy mogę powiedzieć, że coś zrobiłem ja czy mój kolega, nie wiadomo tak naprawdę o kogo nigdy chodzi. I mam kilka sytuacji takich, które są przede wszystkim, powiedzmy, mega śmieszne, ale czasem też wstydliwe, ale jeśli będzie to żart, to powiedzmy, że nadal jest to pozostaje tylko w formie fikcji autora i tak to możemy nazwać, a wy, tylko wy będziecie mogli się ewentualnie domyślać, co mogło być gdzieś tam prawdą, a co zostało dopowiedziane przeze mnie. Ale chcę, żeby to było przede wszystkim śmieszne w tej tematyce, o której nie zawsze często chcę mówić. Także tutaj jest taki chyba najlepszy pomysł na to wszystko, aby po prostu opowiedzieć kilka historii, które będą delikatnie ubarwione w takiej małej konwencji stand-upu. Nie ukrywam, że gdzieś tam chyba takie wyzwanie chciałbym również podjąć. I taki sobie mały, krótki sketch w oparciu o życiowe historię chcę przygotować, także co, no bądźcie gotowi, bo może teraz również pokręcimy content trochę w tym kierunku, będzie to jeden z pomysłów, bo tych pomysłów gdzieś tam staramy się produkować jak najwięcej. Do później. Dobry dzień. Witam. Dotarliśmy na miejsce, słuchajcie, jesteśmy po obiadku, idziemy do sklepu. Tak powiem wam też tak, całkiem totalnie przypadkowo właściwie ubraliśmy się dzisiaj tak samo. Prawie w ten sam desen, nie? Ale między innymi właśnie idziemy zobaczyć też nową kolekcję i to jest jeden z pomysłów na koszulkę, projekt, który już powstał. Co, no wspominałem o tym właściwie już po drodze i mamy to na miejscu na żywo, a tak samo co, no projekt koszulki, który wychodziłem w ostatniej walce KSW. Również mega trafił w moje gusta, tak naprawdę gdzieś tam był to pierwszy projekt, nie była to w żaden sposób moja koncepcja, chłopaki to zaprojektowali. Zawsze z myślą o najlepszych złotych mistrzach. Tak, dokładnie, powiem wam, że nigdy nie miałem chyba takiego oparcia na złoto, ale zaczyna mi się coraz bardziej podobać, nie? Także również te koszulki są już gotowe, idę je po raz pierwszy zobaczyć na żywo i zależało mi też, żeby to były koszulki bawełniane, bo oczywiście oprócz samego uniformu do treningu to bawełna też jest chyba, musi być obowiązkowa, dobra? Także co, idziemy do góry. Jako ciekawostka mogę wam powiedzieć, że jest to pierwsza koszulka Tomka Serary wykonana przez markę Charakterni. W 2000... Tak, pamiętam. Który to był rok? 14? 2014 rok. Tak gdzieś? No. Tak wcześniej, w sensie, tak dawno. No, trochę czasu minęło, czas leci. Ale jaja, no faktycznie, to będzie tak. No i tutaj już przeskok. 2021. Tak. Już mnie otworzył? To mnie zamknąłem? Ja osobiście nie dbam w życiu o gadżety, czego później właściwie strasznie żałuję. A chłopaki tutaj w sklepie mają takie, powiedzmy, kilka pamiątek i tak przypadkowo trafiło mi się w ręce ostatnia moja walka w kickboxingu, gala DSF, która odbyła się w Krakowie. Robiłem wtedy walkę wieczoru versus Koulibaly, ja imię pamiętamy? Nie, teraz nie pamiętamy, Koulibaly w każdym razie, tak? Za chwilę pewnie sobie przypomnę. Ostatnia walka, no i co, no i wtedy ta przygoda z kickboxingiem tak się rychło, szybko, niespodziewanie i niejako przykro skończyła, ale nie, spokojnie, może jeszcze nie skończyła, także co, słuchajcie, na razie wiadomo, MMA jak to się mówi, ale ostatniego słówka myślę nie powiedziałem. Właściwie
Wręcz mam wymarzoną taką gdzieś tam, jeśli już pewnego dnia do tego dojdzie, to chciałbym sobie robić taką walkę pożegnalną i oczywiście chcę, żeby ona się odbyła wtedy w mojej koronnej dyscyplinie kickboxing, ale spokojnie, miejmy nadzieję, że to jest jeszcze naprawdę kupę czasu. Dobra, składam pamiątkę. O, jest jeszcze tam Spartan Fight. To też jest pewnie Spartan, na którym gdzieś tam ja się pojawiałem. O, właśnie. Koszulkę już wam właściwie pokazywałem, ale patrzcie, to jest jeszcze materiał, ten mesh, bardziej do treningu, termoaktywna koszulka. A za chwileczkę gdzieś ją odpakujemy, koszulki bawełniane. I myślę, że przypadkowo, albo mam nadzieję, że przypadkowo moja koszulka jest powieszona koło Diego Maradony i to jest bez żadnych sugestii. To ja wspominałem już o paru dziś w tutaj pamiątkach. I patrzcie, fajne są te koszulki, w ogóle wrestling. Chłopaki się ze mnie śmiali, bo właściwie dość mocno przypasowały mi do gustu koszulki z napisem wrestling. To jest od dawien dawno obiecywana rzecz, że kickboxing stanie się dyscypliną olimpijską. Ja od dzieciaka właściwie o tym marzyłem i co każdą kolejną olimpiadę słyszałem, że Tomek, bo na następnych igrzyskach już się pojawiamy i kolejne, i kolejne, i kolejne. I chyba brakuje mi czasu, ale gdzieś tam faktycznie na dzień dzisiejszy oficjalnie potwierdzoną informacją jest, że kickboxing jest dyscypliną igrzysk europejskich. Nowy projekt, ale oby to był taki naprawdę dobry przedrostek przed takimi prawdziwymi igrzyskami. I mam nadzieję, że pewnego dnia zobaczymy taką również koszulkę kickboxing plus logo olimpijskie. Zestaw właściwie popołudniowy jest gotowy, czyli ta kawka. Muszę powiedzieć, że tak właściwie, jak to Radek powiedział, włoskie ubrania, włoska kawa. Tak jest, także nie wiem, skoro jest taka, wiesz, elokwentna, to jeszcze trzeba pić z paluszkiem, chyba, wiesz, odwiniętym. Tak. A tak naprawdę jeszcze w zestawie zawsze musi być to co jest zawsze. Czyli pady do playa i gotowa FIFA, tak. 19. Muszę powiedzieć, że ogólnie tutaj ciężko się gra na wyjeździe, nie? Tutaj jesteśmy prawie taka mała, wiesz, ta nieciecza, nie? Nieciecza, nie wiem, czy taka mała, żeby się nie obraził. No właśnie, no taka, znaczy wy taka mała, bo tam oni są duża, nie? Tak, no. Tak. A tu jest, że tak powiedzmy po sąsiedzku, to ciężko się gra na wyjazdach, ale co, tak gdzieś tam chyba mam jakieś jedno zwycięstwo. A muszę powiedzieć, że naprawdę jestem całkiem niezły w playkę. Diviego raczej robię. Diviego raczej robię. Dziwi, przyznaj się, czy to prawda. No czasami. Tak, ale słuchajcie, bo gdzieś tam chcieliśmy też ruszyć właściwie genezę, takie mądre, fajne, ciekawe słowo, tego jak się zaczęła nasza współpraca i sobie jeszcze właściwie gdzieś tam tylko poza kamerami rzuciliśmy temat, że to o tym pogadamy. Radek twierdzi, że pamięta bardzo dobrze, ja również pamiętam. Także co, kto zaczyna? Zaczynaj. Już zaczyna. To jasne, no. Ja napisałem wiadomość na Facebooku chyba po którymś fenie prawdopodobnie, bo gdzieś tam miałem w kilku tych wcześniejszych odzieżowców. Coś tam się poirytowałem, coś się podkurwiłem, coś się poddenerwowałem. No i coś tam się chyba, ja zagaiłem, ja się dozwałem. Poszedł telefon, ja to pamiętam jak dzisiaj. No. Sobota, jadę samochodem. Ale pierwsze... Dzwoni wcześniej, ale pierwsze były kontakt na Facebookowym, to był pierwszy. Pierwszy kontakt Facebookowy, a potem przyklepanie czegokolwiek. No tak, no to ja mówię, ten wiesz. Facebookowy, a potem mieliśmy już rozmowę telefoniczną. A widzieliśmy się tydzień wcześniej na Spartanie. Ja jeszcze stoliczek obok, przyczajony, patrzę, zarara stoi, jest tam, niczego się nie boi. No może kiedyś, mija tydzień, jest gość. Bo i tutaj ludzie wszyscy wiedzą, łącznie z kameramenem, który gdzieś tam się tego naczyna najwięcej, bo ja w życiu wierzę w co? Charakter i zasady. I? Przeznaczenie. Dziękuję. Przeznaczenie. No, szachmat. No i który to był rok? No ja myślę, celuję, że 2014. Wakacje 2014. Coś plus minus, coś takiego. Pierwsze rozmowy, pierwsze telefony. No i potem się już zaczęły gale. I ja pierdolę. I cały eksces, który już trwa. Każda walka. Zatem zdrówko kawą, nie? Zdrówko kawą. Zabrałem kameramenowi to. No musi to rozumieć. Przy piłce Dybala. Dobre podanie, minęło linię obrony. No nie, to będzie dla nich szansa na... No nie pierdolę karne. No nie pierdolę. Będzie rzut karny i sędzia wyciąga dodatkowo rzut. Tak jest! 11 wykorzystana. No trochę to fartowne doszło. To tak pandemiowski na chwilę. Nie wiem nawet z czego to było. Apunia z piłką. Messi. Apunia czy Achunia? Achunia. Achunia z piłką. Angel Di Maria prostopadle do dolewki.
A nie, no. A ja sobie tak przysiadam. Musiałem trafić, bo nie chciałem słuchać, że zawsze z tego każdy. Jeszcze nie koniec. Tak, teraz jak będzie zima, to chyba mafia pójdzie. No co? Ale ten cipowaty sędzia jest tragedia. Gra na wysokim poziomie. No. Akunia. Piłka do Messi. Obrońca wyjaśnia sytuację po tym dośrodkowaniu. I to będzie. Bardzo dziękuję. Papa i chuj. Ale tylko wirtualnie. Jak to się mówi, najprzyjemniejsze na koniec, także zawsze chętnie przyjmę paczuszkę, a tym bardziej, tak jak wspominałem, to są te projekty właściwie, które są nowe, także będę miał na pewno dla kilku swoich znajomych do rozdania. Bo co, poczekamy właściwie na większe zamówienie. Czekamy na większe zamówienie. Ale to właściwie też dość mocno zależy od was, także co, zgłaszajcie się, bo na pewno w opisie tego filmu będzie odnośnik przekierowanie właśnie po te koszuleczki. Co panowie? No dziękujemy za wszystko, Tomku, za całą wieloletnią współpracę. Miejmy nadzieję, że ona nigdy się nie skończy, jak te nasze wspomnienia, które cały czas rosną. No i jedziemy z tematem, tyle. Czas na następne projekty, nową kolekcję charakternych. Na pewno zobaczycie w nich Tomka. Daniel, dziękuję. No cóż, nie siła, lecz charakter. Nic więcej, nic tak jest. Nie siła, lecz charakter. Pozdrawiamy całą ekipę charakternych, wszystkich znajomych, wujka masteraża i wszystkich. Pozdrawiam serdecznie, także co? Do zobaczenia następnym razem. Siemanko, hej. Oczywiście z racji tego, że współpracujemy już jakiś dłuższy okres czasu, podeślemy tutaj kilka fajnych materiałów, jeszcze zanim byłeś youtuberem znanym, prawda, i rozpoznawanym, co dla nas oczywiście jest fajną zasługą, bo Tomasz oczywiście stał się, chcąc nie chcąc, rozpoznawalną twarzą marki Charakternik, za co oczywiście szacun. Zawsze będziemy podkreślać, że takich ludzi jak Tomek jest bardzo mało w świecie sportu i chyba można powiedzieć niewiele, albo tylko jeden, no cóż tu dużo mówić, więc szacun jeszcze raz. Do kolejnych jakichś odcinków zapraszamy na kanał Tomka Sarary. Na pewno podeślemy ciekawy materiał z wcześniejszych występów w odsłonie HRK, prawda? Aż się robię delikatnie czerwony po tylu komplementach, a i z drugiej strony aż się boję tych materiałów, także gdzieś tam mam nadzieję, że nam wszystkim się również tak samo spodoba. Dobra, tym razem to wszystko, dziękujemy. Pozdrawiamy. Oczywiście podejmuję ryzyko, bo idę pod twoją prawą łapę. Nie ma akcji bez ryzyka. Za chwilę nawet pokażę wam, że na lewy prosty można kogoś tak pokarać, żeby się nauczył nie bić lewego. Ale faktycznie nie ma akcji bez ryzyka. Mam większą szansę powodzenia, bo tak naprawdę ja im czuję akcję. Ja nadaję jej rytm i tempo, tak? Mogę straszyć to. I w pewnym momencie ja wybieram moment, kiedy przejdę do takiego finalnego ataku. Nie myślisz, co ja mam do zrobienia? Przepraszam, prawie lewy. I teraz zrobi ten wykrok z zejściem. Nie odchylaj się do tyłu, zaufaj sobie, że zejdziesz z niej ciosu. O, dziękuję. Widzisz? Dziękuję. I w to wszystko wchodzi twój lewy. Dziękuję. Jak zostanie zlicytowana, damy znać panu. Proszę.